Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, chciałbym ogłosić konkurs rysunkowy. Konkurs będzie dosyć niezwykły, oczywiście związany z czołgami, ale nie do końca. Będzie tu rzecz pewna niezwykła. Otóż dzisiaj zawitał do mnie sąsiad, przyniósł mi coś takiego, co tu widzicie na obrazku, czyli czołg, model do sklejania w skali 1 do 35, właśnie KW-2. To jest ten model, który tutaj widzicie. Jak on wygląda złożony, to nawet tutaj sobie znalazłem. Oj, to jeszcze nie to. O, właśnie. Także jeżeli ktoś ma umiejętności, to może doprowadzić ten czołg do takiego wyglądu, czyli absolutnie fantastycznego. Cóż takiego za konkurs? Moi drodzy, konkurs rysunkowy. Co należy narysować? Narysować można, namalować, oczywiście naszkicować, co tam kto lubi. Nie można tylko używać programów graficznych do tego. Po prostu ma być to tak zwane rękodzieło i to bez skojarzeń. Słuchajcie, należy narysować wasze wyobrażenie sąsiada. Ci, którzy oglądają mój kanał, to chyba wiedzą, że sąsiad jest postacią znaną, aczkolwiek tajemniczą, ponieważ chyba nikt go nie widział. Jedyne, co mogę powiedzieć, to że sąsiad jest troszeczkę wyższy ode mnie oraz również słusznej budowy ciała, czyli nie należy do chudzielców absolutnie. Należy narysować sąsiada i czołg, czyli sąsiad może siedzieć na czołgu, stać obok czołgu, może jego głowa tylko wyglądać z czołgu. Macie pełne pole do popisu. Możecie humorystycznie to namalować, czy tam narysować, jak najbardziej. Tylko wiadomo, no, żebyście nie przekroczyli pewnych granic. Wszystko, żeby było w granicy dobrego smaku. Sąsiad na pewno chętnie się z siebie pośmieje. No, ciekawy jestem, jak wyobrażacie sobie sąsiada. Innymi słowy, musi być czołg albo jakiś element czołgu i sąsiad. Jakie są nagrody? Pierwsza nagroda to jest oczywiście ten model, czyli KW-2. I tą nagrodę, to znaczy zwycięzcę, wybierze po prostu sąsiad. On będzie jedynym sędzią tutaj w przypadku pierwszego miejsca. I która praca najbardziej mu się spodoba i jak zarządzi, to ja model do tej osoby wysyłam. Po prostu poproszę o adres i momentalnie wysyłam. Jakie są jeszcze nagrody, bo to oczywiście nie koniec. Kolejne nagrody ufundowała firma Wargaming i jest to gold do WOTA. Ile tego golda? Otóż za drugie miejsce jest 2000 golda, za trzecie miejsce 1500 golda, za czwarte miejsce 1000 golda, za piąte miejsce 750 golda i za szóste miejsce 500 golda. Niewykluczone, że jeżeli jakaś praca jeszcze będzie naprawdę fantastyczna i coś zwróci moją uwagę, to będzie jakaś nagroda pocieszenia, może jakaś książeczka, coś takiego. Zobaczymy. Gdzie należy nadsyłać pracę? Moi drodzy, pracę wysyłacie na mój adres e-mail, czyli hallak05@gmail.com i należy je wysyłać od dzisiaj do, dokładnie Wam powiem, soboty, czyli do 19 grudnia 2015. Chodzi o to, żebym wyniki już mógł podać 20 grudnia i jeszcze przed świętami, żeby prezent do osoby, która wygra pierwsze miejsce, dotarł po prostu. Cóż tam jeszcze trzeba powiedzieć? A, podstawowa sprawa. Moi drodzy, w tytule maila musi być coś takiego. Już Wam pokazuję. Konkurs rysunkowy 2. To, co tutaj widzicie, musi być w tytule maila. Jeżeli tego nie będzie, to wasza praca nie weźmie udziału w imprezie. Po prostu. Według takiego rekordu ja będę przeszukiwał swoją przepastną skrzynkę pocztową. Pamiętajcie, bez spacji, bez kropek, bez niczego. Konkurs rysunkowy 2. Wszystko razem. To ma być w...
tytule maila. Kolejna rzecz, na rysunku musi być wasz nick z gry World of Tanks i to czytelnie napisany wasz nick z World of Tanks. Ewentualnie w mailu również możecie ten link wpisać, żeby było fajnie. No i co? To tyle. Tutaj chyba więcej nie ma co ględzić. Czołg moim zdaniem całkiem zacny do wygrania, jeżeli ktoś oczywiście lubi sklejać tego typu maszynerię. Czekam na wasze prace. Pamiętajcie, tematem jest sąsiad Hallaka i czołg. Taki jest temat. Sąsiad Hallaka i czołg. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.